Cześć, Profi Fitness School dla Was, Łukasz Jaruk, Szymon Moszny i dzisiaj dla Was omówimy mięśnie klatki piersiowej. A w głównej mierze przeanalizujemy podstawowe ćwiczenia, ale także takie, których mogliście nie widzieć. Zapraszam. A więc dziś na sam początek zajmiemy się ćwiczeniem, którym jest odwrotne wyciskanie w leżeniu, sztangą. I tutaj zaangażujemy w bardzo dużym stopniu górną część klatki piersiowej, czyli część obojczykową. Jak się okazało w badaniach, gdzie porównywali wyciskanie na ławce skośnej dodatniej, a właśnie reverse bench press, okazało się, że w dużo większym stopniu angażuje ona tą partię mięśniową. Stąd, jeżeli chcesz popracować nad górną częścią klatki piersiowej, a większość osób jednak ma z tym problem, to powinieneś zastosować te ćwiczenia. Musisz także pamiętać, że jest to ćwiczenie bardzo mocno techniczne i zaangażujesz, im wężej chwycisz, tym zaangażujesz mocniej tricepsy. Im szerzej, tym lepiej będzie Ci pracowała klatka piersiowa. Stąd trochę szerszy chwyt będzie bardziej preferowany. A Ty staraj się uważać na to, żeby w odpowiedni sposób podejść technicznie do tego aspektu ćwiczenia. Więc stopy ułożone w odpowiedniej pozycji, pośladki napięte, brzuch napięty i następnie dopiero przejść do odpowiedniego chwytu i wykonaj serię. 3 serie, na przykład po 10 powtórzeń na sam początek, następnie zwiększając ciężary. Rozpiętki na bramie w klęku. Angażują świetnie część obojczykową, czyli górną część klatki piersiowej. A właśnie dzisiaj w głównej mierze angażujemy tą partię mięśniową. Musisz starać się maksymalnie skupić na tym, żeby łopatki były delikatnie ściągnięte ze sobą, żebyś nie angażował przedniej części barku zbyt mocno. Oczywiście, że ona się włączy do pracy, ale poprzez ułożenie w odpowiedni sposób i odpowiedni kąt, kiedy ściągamy do środka, automatycznie nasza część obojczykowa bardziej będzie pracowała. Musisz pamiętać, żeby ustawić się delikatnie w pozycji przedniej w stosunku do ustawienia linek, co automatycznie spowoduje, że będziemy już w pozycji początkowej rozciągali klatkę piersiową. I w tym momencie już poczujemy rozciągnięcie naszych przyczepów. Następnie mocno mobilizujemy, nie skracamy tutaj żadnej dźwigni, tylko staramy się iść bardzo mocno do przodu, skupiając się jak najmocniej na górnej części klatki piersiowej. Bardzo fajną opcją i wariacją tego ćwiczenia jest końcowy wyprost właśnie w dalszej fazie ruchu. Czyli w momencie zakończenia ruchu staramy się wypchnąć klatkę piersiową, ściągnie lekko łopatki, o właśnie, i złączamy bicepsy do siebie, co automatycznie powoduje, że przyczepy jeszcze bardziej klatki piersiowej przybliżają się do siebie i automatycznie powoduje to o wiele mocniejszy skurcz. Spróbuj, zastosuj i daj znać, czy Ci się podobało. Kluczowym elementem w treningu klatki piersiowej jest grzbiet, z czego wiele osób sobie nie zdaje sprawy. Ponieważ odpowiednie ustawienie łopatki przed rozpoczęciem ruchu, czy to wyciskania, czy odpowiedniego ściągania, na przykład w rozpiętkach, jest kluczowe dlatego, żeby klatka piersiowa pracowała Ci w odpowiedni sposób. Stąd większość osób ma problem z górną częścią klatki piersiowej, ponieważ nie stabilizuje łopatki i w ten sposób wypycha bark do przodu w momencie wyciskania, co powoduje jego protrakcję. To, co powinniśmy zrobić przed rozpoczęciem treningu klatki piersiowej, to wyciągnąć ramiona do przodu, spróbować je maksymalnie ściągnąć bez zginania łokci, bez zginania w stawie łokciowym, ściągnąć je do siebie i do dołu, czyli spowodować retrakcję, ściągnięcie ich do siebie i opuszczenie ich w dół, czyli depresję. Jeszcze raz rozluźniamy i znowu do siebie i do dołu. W ten sposób Twoje łopatki są ustawione we właściwy sposób. Tak będziesz pracował teraz na ustabilizowanej łopatce, że Twój piersiowy większy będzie pracował we właściwy sposób, a Twoje barki będą zabezpieczone. Przy zajęciu odpowiedniej pozycji na samym początku musisz wykonać to samo, co przed chwilką wykonaliśmy na sucho. Ściągnięcie łopatek do siebie, do dołu. Następnie teraz to umożliwi Ci odpowiednie prowadzenie łokci, czyli pod kątem mniej więcej 30 stopni. Schodzimy do dołu, powoli opuszczając i do góry maksymalne dopięcie. To, co umożliwiają nam hantle, to pracę w pełnym zakresie naszego mięśnia. Automatycznie możemy bardziej rozciągnąć nasz mięsień i mocniej sprowadzić ciężar do środka, co spowoduje mocniejsze napięcie tych partii mięśniowych i włókien. Musimy pamiętać także o elemencie kluczowym, jeżeli chodzi o ćwiczenia związane ze wzrostem mięśni. Tutaj tempo w treningu ma bardzo duże znaczenie. Stąd przy wyciskaniu nawet co poziomej hantelkami czy sztangą powinniśmy opuszczać sztangę 2-3 sekundy do dołu, co spowoduje większy czas pod napięciem mięśnia. Jak widzieliście, przeanalizowaliśmy podstawowe ćwiczenia na klatkę piersiową. Dajcie znać, czy Wam się podobały. Zostawcie subskrypcję lub komentarz, jakich ćwiczeń więcej potrzebujecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Profi Fitness School, Łukasz Raruk, Szymon Moszny.